Siemka, witajcie na kolejnym moim filmiku. Z racji tego, że dzisiaj mamy weekend, piątkowe popołudnie, tak więc troszeczkę luzu w warsztacie po skończeniu projektu. Dzisiaj troszkę było to sprzątanie. Tak samo było konserwacja stołów preparatami. I więc z tej okazji, tutaj korzystając z tej okazji, postanowiłem nagrać filmik. Często pytacie na grupie tutaj warsztat moim domem oraz na PU o stole spawalniczym, których ja używam, o stołach, o narzędziach, więc troszeczkę postanowiłem tutaj opowiedzieć o tym. Być może ktoś to weźmie pod uwagę przy zakupie narzędzi lub stołów spawalniczych. Ja ogólnie tutaj na spawalni używam dwóch stołów spawalniczych, oba zakupione z firmy GPPH z Mielca. Firma produkuje narzędzia, stoły i narzędzia do spawania. I tak, pierwszy stół, ten o wymiarach 2400 na 1200, kupiony był i używany od półtora roku. Oraz od pół roku używam drugiego stołu, który też kupiłem z tej firmy. Jest to stół o wymiarach 1200 na 2000. Oba stoły w systemie 28, grubość blatu 15 mm. I tutaj właśnie wam opowiem troszeczkę o narzędziach, które sobie sam dorobiłem do tych stołów, które są przydatne akurat w moim wypadku, oraz o narzędziach, których kupiłem i właściwie to dokupowałem przez jakiś czas do stołów, w zależności od tego, jakie roboty były potrzebne, bo jest dużo narzędzi, ale nie wszystkie akurat dla każdego będą takie same, w zależności co się robi. No i tutaj wam troszeczkę opowiem o tych stołach i o tych swoich usprawnieniach, które sobie ja podrabiałem z tych stołów. A więc tak, pierwszy stół, który kupiłem, który używam od półtora roku, jest to stół, tak jak mówiłem, długość 2400 na szerokość 1200, system 28, otwory, siatka 100 na 100. I tutaj mają też boczne co 50 mm. Ogólnie stół na 6 nogach. I to jest stół wykonany z materiału S355 J2 plus N. Prostoliniowość 0,5 mm na metr. Do moich potrzeb jest bardzo dobry. Myślę, że aby uzyskać takie parametry przy spawaniu, to już jest dobry wynik. Nośność. Stół waży 630 kg, jego nośność całkowita to jest 4200 kg. Tak jak mówię, posiada 6 nóg z profila 100 na 100 i tutaj mają, każda z tych nóg ma kółeczka transportowe, można przemieścić, oraz regulowaną stopkę tutaj. Można sobie kręcić tym czerwonym pokrętłem i wtedy nam się stopka wysuwa lub chowa i możemy sobie przejechać stołem, na przykład gdy chcemy go przemieścić. Ja z tego korzystam, bo tutaj po każdym projekcie jest, pod spodem jest, posadzka jest czyszczona, także pomaga to przy transporcie stołu, a stół, tak jak mówię, jest dosyć ciężki, bo waży cały około 630 kg. Blacha 15 mm. Otwory są fazowane, frezowane i fazowane, także fajnie się wpina piny. Nie przebierają odprysków, bo po surówce, po wypalaniu, na przykład na laserze, jest chropowata powierzchnia i mogą właśnie przywierać odprysk. Pod spodem jest kratownica, ja tu może przyświecę. Pod spodem jest wyspawana, jest stół ożebrowany z kratownicy, blacha 8 mm i pola są około 420 na 400 mm. Także tak to wygląda.
I jest to pierwszy stół, który kupiłem i używam około 1,5 roku temu. Drugi stół, który nabyłem pół roku temu, to jest stół mniejszy o wymiarach 2000 na 1200, też system 28. Otwory frezowane i fazowane. Ten stół waży troszeczkę mniej, bo waży 460 kg około, no bo jest mniejszy. Nośność jego jest 2800 kg, ale jest na czterech nogach. Na czterech nogach jest. Nogi też mają regulację na kółeczkach. Można sobie wsunąć i wysunąć. I też ma wyspawaną kratownicę. Jest ożebrowany od spodu. Blacha 8 mm. Też pola są około 450 na 400 mm. Do stołu z biegiem czasu dokupowałem narzędzia przydatne do montażu materiału i tutaj wam pokażę, troszeczkę opowiem o narzędziach, których ja używam. Oczywiście dla każdego mogą być inne, w zależności co kto robi, co kto spawa. I tutaj właśnie mam zakupionych narzędzi. To są winkle, tu mniejsze są, 350 na 150 oraz 400 na 250. Kątowniki, stopery. Tutaj też jeszcze kątowniki mniejsze. Pryzmy do mocowania profili pod kątem lub rur. Bardzo fajna sprawa. Za chwilę wam opowiem o tym. No i tutaj krążki też do mocowania. Kątomierze, pionowy i poziomy. Na pewno każdemu przydaje się spora ilość czpieni. Są to czpienie szybkiego montażu pod system 28. Oraz tutaj jeszcze mam mam tutaj jeszcze ściski z zapadką szybkiego montażu oraz ściski standardowe oraz ściski z regulowanym ramieniem. Też bardzo fajna, przydatna sprawa. I tutaj wam troszeczkę opowiem i pokażę, do czego które można używać narzędzia. A więc tak, na pewno warto zwrócić uwagę, że bardzo przydatną rzeczą są stopery. Tu są stopery. Mam dwa rodzaje. Jedne są 150 mm długości, drugie są 220 mm długości. Tak więc one służą do mocowania i pozycjonowania materiału tutaj na stole. Na przykład możemy sobie bardzo szybko przymocować do stołu. Mamy pewny chwyt, łatwe dokręcanie. Zaciskamy ściskiem, mamy pewny chwyt. A więc teraz zmieniłem trochę miejsce kamerki. A więc profil mamy przymocowany i bardzo w prosty sposób możemy sobie przy pomocy na przykład winkli pozycjonować materiał pod kątem na przykład 90 stopni. Czy to będzie materiał spawany do czoła,
Dokręcamy. I już tu mamy kąt prosty. Czy to będzie materiał na przykład spawany z zacięciem, na przykład pod kątem 45 stopni. To samo. Możemy sobie taki kątownik, taki materiał. Może ja tutaj, nie wiem, czy to będzie widać. Dobra, teraz zmieniłem. Czy na przykład materiał możemy sobie w poziomie na przykład zacięcia. Też tutaj dwoma stopami sobie go mocujemy. No i kątowniczkiem możemy go przytwierdzić, żeby nam się nie przestawił. Oczywiście można w dwóch miejscach. I tutaj na przykład mamy z zacięciem, nie wiem, czy to będzie widać. Jest, przestawiłem. Możemy sobie tutaj też pozycjonować. Względem winkla, tylko tu akurat nam otwory nie pasują, ale możemy sobie, ja przynajmniej tak robię, przytwierdzam winkiel i tu sobie materiał już dokładam do pod kątem 45 stopni, 90 stopni. To samo można robić na przykład pionie. Też tutaj przytwierdzamy materiał. On tutaj nam dochodzi do tych stoperów. Także mamy tutaj ustawiony. I możemy sobie pod kątem też tutaj na przykład spawać. Ja tu popuszczę trochę. Przestawię ten do tyłu. Służy kątownik. Tu go masujemy i na przykład mamy tu jakiś krótki materiał, mamy. I tu sobie możemy już dojechać tym do góry. Tu możemy złapać ściskiem go, tak żeby nam się nie przestawiło. Fajna sprawa, naprawdę dużo możliwości. Moje prace tutaj z użyciem tych narzędzi można zobaczyć na innych filmikach. Tak więc zapraszam na moje inne filmiki. Używania tych właśnie narzędzi. Fajna sprawa są takie pryzmy. Pryzmy wkładanie do pozycjonowania, do przykręcania czy to profili, czy rur. Tutaj jest akurat, ma dwie płaszczyzny. Jedna jest pod kątem 90 stopni, a druga jest pod kątem 45 stopni. I na przykład możemy sobie w tym wycięciu 45 stopni mocować na przykład rury. Fajnie nam teraz leży. Nie przestawi nam się. Sama się układa. Możemy sobie ją dokręcić. Na przykład i gdy chcemy
coś tam spałać w tej pozycji rób poziomej w pionowej. Lub na przykład do większych średnic rur używamy kąta 45 stopni. Czyli sobie przekręcamy na bok i teraz możemy rurę, na przykład tutaj jest rura grubsza, możemy sobie też ją przytwierdzić przed spawaniem do. Fajnie nam leży, nie przestawi się i tak samo do niej możemy sobie tutaj spawać na przykład czy to profil krótszy czy dłuższy, na przykład tak w tym wypadku. Dokładamy. Pieniem sobie tutaj kręcamy kątownik i mamy tutaj kąt prosty zachowany. Tu możemy sobie jeszcze ściskiem, możemy to budować, poszerzać, powiększać konstrukcję, jak to się mówi, w 3D. Fajna sprawa, naprawdę. Możemy też w tym ustawiać pod kątem na przykład profile do spawania. O, teraz mamy profilek ustawiony. Skręcamy i możemy sobie pod kątem spawać. Tak zwane nogi pająka na przykład. Super sprawa, takie pryzmy. To jak mówię, mają dwa kąty, 45 stopni i 90 stopni. W zależności jak ustawimy, możemy chwytać profil, rury cieńsze lub rury grubsze. Dobra. Ja tutaj sobie jeszcze dorobiłem swoje takie przedłużenia, które możecie zobaczyć na innym moim filmiku. Zrobiłem sobie tutaj jeszcze takie przedłużenia stołu. Można ich montować w pionie, tutaj, w tej pozycji. Lub jako przedłużenie stołu. Ja tutaj mam zamontowane akurat trzy takie przedłużenia. Cztery właściwie. I one tu mi służą właśnie do mocowania blachy, do ułożenia blachy, na przykład gdy wypalam tutaj przecinarką plazmową. Tak, że mi wszystko leci w dół. Nie wypalam nad stołem, także powoduje to takie plusy, że nie uszkadzam stołu. Wszystko mi, wszystkie sypy mi lecą tutaj w dół. To jest też na którymś filmiku jest pokazane. Tak samo tutaj ma można sobie regulować profilami szerzej, węziej i tu sobie na przykład arkusz blachy mogę kłaść lub na przykład gdy chcę ciąć, sobie poszerzać i odcinać jakieś paski, chcę wypalać kółka, tak jak tutaj w tym wypadku. Mogę sobie to regulować, także jest bardzo fajna sprawa. A gdy chcę na przykład coś sobie robić, to mogę sobie robić na tym, nie na tym, a tym samym nie uszkadzam tak stołu, bo tutaj na przykład niektóre rzeczy ślusarskie może powodować uszkodzenie stołu. Tak niektóre rzeczy sobie spałam na przykład na takich przedłużeniach. To samo
mam zrobione tutaj z tej strony. Tylko to jest troszeczkę, to było wykonane już z rok temu. Jest troszeczkę na innej zasadzie, bo jest przykręcone jest tutaj właśnie od góry, ale powoduje to, że jest lepsze odparcie. Tu są dwa profile, naspawane są końcówki, tak żeby się to nie przestawia. Też sobie mogę to regulować i położyć na przykład blachę szerszą lub węższą i mogę sobie tutaj robić różne rzeczy, czy to z udziałem młotka, czy coś. Nie uszkadzając stołu. Także super sprawa. Takie właśnie przedłużenia. Co do jeszcze tutaj samych akcesorii i narzędzi do stołów, to tu jeszcze są półeczki. Ja tutaj akurat sobie wywierciłem otwory. Mam taki skrobak do dyszy, do migomatu. No i oczywiście jeszcze takie stojaki na, można przyłbicę powiesić, maskę i tu włożyć sobie na przykład uchwyt spawalniczy. Mam takie dwa, jeden kupny, drugi robiony. No i tu na przykład można sobie założyć maskę na jednym, na drugim możemy sobie w drugi otwór możemy sobie włożyć uchwyt spawalniczy, przewód, także przy robotach mamy wszystko tutaj pod ręką. Na koniec, co do samych stołów. Ogólnie jestem mega zadowolony, przez jakieś prawie 20 lat spawałem na kobyłkach, na tego typu kobyłkach. Tylko że tamte były delikatniejsze i powiem wam, że żałuję, że wcześniej nie kupiłem tego rodzaju stołu, bo naprawdę jest mega wygoda, przyjemność roboty, zwłaszcza jak się robi samemu, więc można sobie tutaj ułożyć różne konstrukcje, pospawać i to ogólnie trzyma wymiary, naprawdę. Sama grubość blachy 15 mm robi swoje, bardzo wolno pobiera ciepło, tym samym nie robi się banan z blatu, no bo materiał jest gruby, 15 mm grubość blachy. Tutaj jeszcze mam akurat te dwa właśnie, może pokażę jak to przykręcam do stołu. Na którymś filmiku jest to pokazane. Budowa tych przedłużeń. A więc montaż jest bardzo szybki. To jest dosyć też solidnie wykonane. Jeden szpień. Drugi szpień przykręcamy. Oczywiście tutaj można jeszcze kluczem poprawić. Tak samo drugi. To sobie można rozstawy robić szerzej, wędziej, jak pasuje. Tu trzeba dokręcić kluczem to. No i właśnie możemy sobie tutaj teraz przypołożyć blachę na przykład do jakiejś robótki. Gdybyśmy nie chcieli na stole robić, to możemy sobie tutaj coś tam szlifować. Inne rzeczy. Albo na przykład do wypalania, tak jak mówiłem, możemy sobie rozstawać arkusz blachy, położyć i tutaj elementy wypalać, tak że nam się część nie spadnie w dół.
tylko te dwa są zrobione na równej płaszczyźnie ze stołem. Tu jest ten profil ustawiony na równej płaszczyźnie ze stołem. A tutaj co mam, te do tych profili, to jest właśnie opuszczone o wysokość tutaj tego profilu. Jest zaniżony ten profil, który podstawię. Także narzędzia, naprawdę super sprawa. Na filmikach innych można zobaczyć właśnie jak używam tych narzędzi do spawania różnych konstrukcji tutaj na u siebie tu w warsztacie, do maszyn rolniczych i do innych rzeczy. Tak więc ten wózek z początku myślałem, to jest wózek duży, myślałem, że będzie za duży, ale teraz zrobiło się ciasno i myślę go jeszcze tam w środku zabudować, bo już tutaj jakbym to wszystko położył, to już tutaj jest wszystko zapełnione. Ściski bardzo solidne, naprawdę. No tutaj właśnie do przykręcania jest klucz taki imbusowy, wkładamy i możemy przykręcić go do stołu. Tak więc na koniec. Z narzędzi firmy GPPH jestem mega zadowolony. Naprawdę warte tej ceny. Wykonanie profesjonalne. Miło się pracuje. I tak jak mówię, żałuję, że nie kupiłem tych stołów, przynajmniej jednego wcześniej. Teraz praca to jest naprawdę bajka. Bajka na tego typu narzędziach spawalniczych. I ja jeszcze tutaj sobie dorobiłem taki stół obrotowy, mobilny. Też jest tutaj wypalany z 15 mm blaszy. On się kręci w koło, tylko to on tu jest z lasera, też pod system 28. To kładę go właśnie na tutaj przy paleniu wentylatorów, kładę go tutaj właśnie na ten stół i sobie stoję w miejscu, obracam nim i mam dojście do wszystkich elementów. Też można to zobaczyć na innych moich filmikach. Tak więc na dzisiaj chyba będzie tyle. A jeszcze jedno, zapomniałem o zabezpieczeniu stołu. Po każdej robocie czyszczenie stołu i zabezpieczam chemią. Używam chemii firmy Best Use, to jest przeciw odpryskom i przeciw rdzy. Jest to koncentrat w stosunku 1 do 1. Ja mieszam oba przed użyciem i za jednym razem spryskuję, także mam i przeciw rdzy, i przeciw odpryskom mam zabezpieczony stół. I stoły są naprawdę świetnie wyglądają, choć tamten już ma 1,5 roku i sporo na nim robiłem. Świetnie wyglądają. Tak więc kto szuka takich narzędzi spawalniczych, to zapraszam do firmy GPPH. Albo do ich przedstawicieli. Ja na razie się żegnam z wami. W razie jakichś pytań proszę pytać. Chętnie odpowiem na tą chwilę. Pozdrawiam wszystkich. Miłej, bezpiecznej pracy życzę. Cześć wam.